Nie, czy ty też masz lagi grając w Warzone'a, albo takie okazjonalne lag spike'i tak zwane, lub randomowe wzrosty pingu z 30 na 100 przez jakiś czas, lub po prostu w pewnym momencie gra się zacina i nagle jest wszystko dobrze. Masz ten problem? Bo ja tak, przynajmniej miałem przez ostatni czas, dopóki nie zacząłem stosować pewnego rozwiązania, o którym dzisiaj wam powiem, więc koleżanko i kolego, przygotujcie się, ponieważ mam pewne rozwiązanie, które faktycznie mi pomaga mieć płynniejszą rozgrywkę, brak lag spike'ów, brak randomowych wzrostów pingu, bo nie ma co się oszukiwać, serwery Warzone'a są na ziemniaku zrobione, ale mimo wszystko jest sposób, aby poprawić połączenie z serwerem i faktycznie mieć lepsze doświadczenie rozgrywki. Dlatego też bez zbędnego gadania przejdźmy do rzeczy. Dzisiejszym partnerem odcinka jest LagoFast, czyli aplikacja, która pomoże nam usprawnić połączenie między serwerami w Warzone i nie tylko, bo możesz to wykorzystać do Multika MW3, do przyszłej odsłony Call of Duty lub do innych gier typu Fortnite, Minecraft, FIFA, nawet Naraka czy inne RPG. LagoFast jest w stanie ci pomóc i upłynnić to połączenie między serwerami. Oprócz tego LagoFast też oferuje inne dodatkowe usługi, jak chociażby Easy Lobby, czyli tak zwany VPN, tam gdzie możesz się połączyć, i ja to sobie to zostawię na inny film, bo faktycznie skill-based matchmaking aktualnie jest bardzo upierdliwy i jest też bardzo upierdliwy dla tych słabszych graczy, więc o tym film pojawi się niebawem. I też mamy opcję FPS Boost, gdzie po prostu LagoFast analizuje twój komputer i po prostu analizuje to pod kątem wzrostu FPS-ów. Wszystko można oznaczyć, można się tymi ustawieniami pobawić i po prostu zwiększyć ilość FPS-ów na danym systemie. I tak wspierają oni również konsole oraz telefony, więc niezależnie od tego, czy jesteś na konsoli, PC czy telefonie, jesteś w stanie używać LagoFast, aby faktycznie usprawnić twoją rozgrywkę. No i już tłumaczę, o co chodzi. Więc po odpaleniu aplikacji wygląda to w ten sposób. I teraz tak, możemy oczywiście wykorzystać tą aplikację do wszystkich gier, to nie jest tylko Warzone, Call of Duty i tak dalej, możemy to wykorzystać naprawdę do wielu różnych gier i możemy sobie te gier wybrać, jak Fortnite czy też inne gry FPS, i nie tylko FPS-y, bo Naraka jest RPG-iem, o ile dobrze pamiętam, FIFA oczywiście tak samo. Nie jest RPG-iem, ale do FIFA też możemy to wykorzystać, więc jak najbardziej możemy to wykorzystać, ale no musimy oczywiście sobie wybrać jedną grę, którą chcemy. Oczywiście konsole i telefony również współpracują z tą aplikacją, więc niezależnie na czym grasz, możesz poprawić swoje połączenie z serwerami. Więc jak to, moi drodzy, wygląda, jeżeli chodzi o ten program? Tu po pierwsze mamy parę opcji. Główną opcją, którą chcę dzisiaj omówić, jest tak zwany ping booster, czy po prostu polepszenie połączenia między serwerami. Tak, bo jak wiemy, różne firmy oferują routing przez różne, że tak powiem, ścieżki. No i jest to czasem lepsze, czasem gorsze. Jak na przykład taki Orange, o ile dobrze pamiętam, leci chyba przez Francję i jakoś tam, kurczę, tu się kręci. Więc często osoby z Orange'a mają gorsze połączenie, powiedzmy, z grami. Tak samo można powiedzieć o innych firmach. Wiadomo, trzeba mieć szczęście lub po prostu pecha. I możemy sobie zmienić tutaj region, na którym chcemy być. Ja proponuję wam dać po prostu Automatic. Niektórzy dają Europę i dają sobie po prostu Niderlandy albo Niemcy, bo są najbliżej. Chociaż Madryt jest też bardzo, bardzo stabilny, przynajmniej na customy. Natomiast ja daję sobie Automatic i na Automaticu mi się bardzo, bardzo fajnie grało. Ja tam nic nie zmieniałem. Następnie, jeżeli ten Automatic się nam załaduje, musimy wybrać ścieżkę. I teraz tak, oczywiście możecie pracować z waszymi, na waszych modemach, wszystko to zmieniać i tak dalej, natomiast wszystko w tej aplikacji możecie sami zrobić. Teraz tak, wybieramy ścieżkę. Teraz ja testowałem parę. Przede wszystkim testowałem Warszawa, tą polecaną ścieżkę, która jest tutaj naświetlona w tej aplikacji. Natomiast testowałem też Frankfurt, ponieważ Frankfurt też jest najbliższym serwerem i często nas łączy właśnie z tym Frankfurtem, aczkolwiek ja parę razy doświadczyłem paru lagów i powiedzmy takich ścinek wysokich pingów, więc też testuję znowu Warszawę i po powrocie na Warszawę akurat to było o wiele lepsze. Więc robimy Warszawę, one click, one boost i czekamy, aż się to załaduje. To potrwa oczywiście małą chwilkę, około 30 sekund, i w momencie, kiedy się to załaduje, wtedy LagoFast działa na właśnie budowanie, w cudzysłowie, tego pingu. I muszę wam powiedzieć szczerze, że jest to po prostu lepsze i jest, przynajmniej mi się lepiej na tym grało. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie aplikacji przed grą. Następnie po prostu odpalamy grę i sobie gramy. Ja tutaj mam Call of Duty Warzone. Teraz możecie zrobić tutaj start game, tylko że to się po prostu często łączy przez Steama, więc jeżeli gracie przez Battle.neta, musicie wejść sobie tu, musicie zrobić sobie tak zwany shortcut od Battle.neta do gry
confirm i po prostu poprzez ten shortcut będzie wam odpalało grę tam, gdzie sobie ten shortcut po prostu zrobiliście. Tutaj akurat mi się ten shortcut nie zrobił, jeszcze raz musimy zrobić cyk od Battle.neta, confirm i wtedy powinno się po prostu to zrobić. A, no tak, start game trzeba zrobić, proste. No i wtedy się odpala Battle.net i odpalamy sobie gierkę. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie pod właśnie ten routing, pod poprawienie płynności i rozrywki serwera. Natomiast ta aplikacja ma też inne opcje, bardziej rozbudowane opcje. Oczywiście możemy sobie sprawdzać tutaj operacje systemowe, jak to wszystko nam funkcjonuje w czasie rozgrywki i przed. To jest taki dodatek. Natomiast mamy jeszcze dwie opcje. Pierwsza opcja jest to VPN, Easy Lobby. I teraz tak. O tyle, co ta opcja nam oferuje właśnie ta VPN-a i nie możemy włączyć boostowania, że tak powiem, pingu, łatwo po prostu to nazwać w ten sposób, razem z VPN-em, więc musimy wybrać jedno albo drugie. Więc wybieramy sobie najpopularniejsze, rekomendowane lokalizacje. Możemy też, tutaj widzę, Geofence sobie na Amerykę też ustawić, ale wybieramy sobie popularne lokalizacje. Widzę, że też tu tam proponuje po prostu lokalizacje wybrać takie, które są aktualnie najbardziej korzystne pod kątem właśnie VPN-a, najłatwiejszych lobby, bo to różnie jest, czasami wiesz, VPN jest jakby na jednej lokalizacji bardzo oblegany, więc tam jest teoretycznie więcej spoceńców, więc po prostu później się to zmienia i to się zmienia i po prostu będzie łatwiejszy lobby tam. Więc po prostu możemy tą opcję wykorzystać, którą będę testował w następnym filmie po prostu dla was. Kolejno mamy tutaj FPS Boost, też możemy poprawić wydajność naszej gry poprzez po prostu łatwe odznaczanie lub zaznaczanie poszczególnych opcji, które mogą nam te FPS-y po prostu poprawić, możemy się z tym pobawić, aczkolwiek nie grzebcie w żadnym GPU, overclocking i tak dalej, ponieważ Warzone jest źle zoptymalizowany po to wszystko. Słyszałem nieraz, że osoby, które robiły overclocka na GPU i inne oczywiście urządzenia, niestety grę to crashowało. No, więc ja proponuję wam po prostu tutaj nie kombinować, jeżeli chodzi o tą opcję. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Z kodem oczywiście ALSKO dostaniecie 30% rabatu na wasze zamówienie. Więc zapraszam was do testowania. Tam jeden dzień jest free trial, możecie sobie sprawdzić. I jeżeli wam się spodoba, oczywiście z kodem ALSKO dostaniecie aż 30% rabatu. Więc jeżeli chcecie też wspierać ten kanał, zachęcam was serdecznie do pobierania tej aplikacji. Oczywiście na dole macie link w opisie, poprzez który warto wejść w tą aplikację, bo też wiadomo, widzą kto, gdzie, jak i od kogo. Więc wiadomo, to też wspiera ten kanał. Więc tyle, jeżeli chodzi o ten program i o ten film. Jeżeli macie więcej pytań, zapraszam was na livestream, bo ja będę na livestream grał oczywiście na LagoFasie. Będę odpowiadał na wszystkie pytania tak jak potrafię. I to tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.